Weekend trwa w najlepsze. Damian Miedrzycki, Dejman, zapraszam na Click News. Czas na przegląd mediów społecznościowych. Sprawdźmy, co się dzieje. Maciej Dowbor odszedł z telewizji, bo jak poinformował, od pewnego czasu brakowało mu zawodowych wyzwań. Teraz o nie zadbała jego żona, Joanna Koroniewska. W najnowszym filmiku widzimy, jak prezenter otrzymuje od żony pakiet domowych poleceń do wykonania. Tutaj masz rzeczy do zrobienia. Jeżeli nie ogarniesz tego dzisiaj, zajmiesz się tym jutro. A i przypilnujesz dzieci, ja jestem o 23 w domu. Wracam ze spektaklu. No, z takim szefem można konie kraść. Chyba. Maciej Dowbor razem ze swoją żoną w mediach społecznościowych regularnie nagrywają humorystyczne filmiki pokazujące codzienne życie małżeństwa. Na jednym z nich widzimy, jak prezenter tłumaczy się żonie z tego, że zapomniał kupić kilku artykułów spożywczych, o które prosiła go żona. Dowborowe scenki rodzajowe skupiają tysiące fanów. Na Instagramie Joannę Koroniewską obserwuje ponad 700 tysięcy osób, a jej męża Macieja Dowbora ponad 200 tysięcy. Maciej Dowbor związany był z telewizją Polsat przez 20 lat. Jego decyzja o odejściu ze stacji zainteresowała fanów, którzy przeczuwają, że prezentera zmęczy domowa rutyna i wróci, skąd odszedł. Sportowiec Andrzej Wrona na Instagramie pisze tak. Jutro info. Dowbor, powrót syna marnotrawnego do Polsatu. Teraz tak zerkam na szybko, ale nie ma chyba takiej informacji teraz o powrocie, więc na razie pieśni przyszłości. Kolejny wpis, zobaczmy. Dowbor jutro o 5 rano na kolanach pod drzwiami Polsatu. Szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego. To są te wakacje? Jedna z fanek z przymrużeniem oka dopytywała, po co świadomie skazał się na domowy wyścig szczurów w wykonaniu jego żony. A prezenter odpowiedział i w zasadzie uspokoił. Napisał na Instagramie tak. Spokojnie, biorę szmatę i zasuwam. Swoje 3 grosze dorzuciła też dziennikarka Aleksandra Głowińska. Czytamy. Trzeba wpisać przynajmniej 2 razy więcej rzeczy niż jest do zrobienia, żeby chociaż połowa tych, które są na już, została odhaczona. Maciej Dowbor w oświadczeniu przekazał, że póki co nie ma konkretnych planów zawodowych, ale to tylko wersja oficjalna. Plotek.pl powołuje się na swoje zaufane źródło, według którego Maciej Dowbor mógłby trafić do TVP. Czytamy treść komunikatu. Dla Plotka w TVP chcieli Maćka Dowbora już od początku zmiany zarządu, gdy wróciła tam jego matka. W TVP są otwarci na różne scenariusze, bo z Filipa Antonowicza, który prowadzi z Kasią Dowbor program, nie są do końca zadowoleni i milion razy bardziej by woleli na jej miejscu współpartnera Maćka. Jak przekazał informator Plotka.pl, aktualnie Maciej Dowbor utrzymuje się z reklam i nie ma dalszego parcia na szkło. No, sceny jak w gorącym romansie. Takie wrażenie można odnieść, oglądając najnowszy teledysk Nataszy Urbańskiej, w którym nie brakuje namiętnych kadrów. Zobaczmy. A mowa o klipie Satellite, który w czwartek trafił do sieci. Razem z wokalistką wystąpił włoski model Gaetano Arena. Jak widzimy, czują się bardzo swobodnie i pozwalają sobie na dużo czułości. Sprzyja na pewno morska, romantyczna sceneria. Natasza Urbańska już wcześniej zapowiadała, że najnowszy klip będzie najodważniejszy w jej karierze. A na temat Nataszy Urbańskiej niedawno pisały media w kontekście jej związku. Wszystko po tym, jak jej mąż Janusz Józefowicz na scenie teatru, w którym występuje, powiedział w żartach, co prawda, że rozwodzi się ze swoją partnerką, ale że był to żart sama zainteresowana. Natasza Urbańska również z przymrużeniem oka stwierdziła, że prędzej do tego dojdzie, gdy jej mąż zobaczy najnowszy teledysk, w którym flirtuje z Włochem. A my rozstajemy się. I to akurat nie jest żart, ale spokojna głowa, wracamy w poniedziałek. Bądźcie wtedy koniecznie. Do zobaczenia.